Welcome students, witam Was wszystkich. Chciałbym, żebyście dzisiaj pokontynuowali odświeżanie słówek związanych z zakupami i usługami. W związku z czym na stronie 59 w Waszych podręcznikach chciałbym, żebyście wykonali kilka zadań samodzielnie, które pomogą Wam właśnie to uczynić, czyli odświeżyć słówko, poznać nowe zwroty przydatne w życiu codziennym. Przydatne też no, oczywiście do egzaminu ósmoklasisty, który Was niedługo czeka. Słuchajcie, strona 59, zadanko numer 6. Tutaj chciałbym, żebyście wybrali odpowiedź A bądź B, tak? Czytając zdanie, we only accept payment in cash. Więc co to znaczy, że we only accept payment in cash? To znaczy, że with a card, czy with notes and coins, tak? Tutaj wiem, że to praktycznie powtarzam na każdej lekcji, ale znowu trzeba się wczytać porządnie, trzeba popracować z słownikiem, tak? Trzeba zwrócić uwagę, jeżeli ktoś nie pamięta, chociaż nie wie, co to znaczy in cash, tak? To może znaczyć payment, tak? Jeżeli ktoś też tego nie pamięta. No i wybrać właściwą odpowiedź, tak? That's 3 euros 99. Here's your 1 cent change. Co to znaczy, że ktoś nam dał 1 cent change? Czy to jest reduction price? Czy to jest money back after paying? Tak? Generalnie powinny Wam przykuć uwagę, że te zwroty, które są na tak pogrubioną czcionką, tak, to jest coś ważnego do zapamiętania albo coś, na co autorzy naszego podręcznika, tym samym ja chciałbym zwrócić szczególną uwagę, tak? Czyli tak, zadanie numer 6, ok? Potem podobnie trzeba wykonać zadanie numer 7. Tutaj też trzeba wybrać właściwy wyraz, jeden z tych dwóch podanych, który, po raz kolejny to powtarzam, trzeba się wczytać i trochę sobie przetłumaczyć. Zobaczcie, for years I've been able to use the telephone to, czyli przez lata byłem w stanie używać telefonu, żeby, teraz mamy tak, close czy book a taxi. Zobaczcie, tutaj taka ciekawostka, mamy słówko close, czyli zamykać, tak, book, czyli rzeczownik jaki, kto co, książka, ale my tutaj potrzebujemy czasownik, tak. I zobaczcie, to słówko book, tak? Jako czasownik, tak? Czyli co robić? Rezerwować albo zamawiać, tak? I tutaj akurat w tym przypadku to słowo jest właściwe, tak? Use the telephone to book a taxi or a table at a restaurant, tak? Żeby rezerwować taksówkę albo stół w restauracji. No właśnie. Czyli trzeba popracować ze słownikiem, tak? Ok, ponieważ nasz dział tematyczny brzmi zakupy i usługi, to też słuchajcie, tutaj trochę słówek związanych z takimi usługami macie w zadaniu 8. Tutaj zobaczcie, mamy zwroty not fit, damaged, be found, exchange, faulty, repair service, return, tak? I który z tych wyrazów będzie pasował w zdania od 1 do 6, tak? That gave me a jumper for my birthday, but it me at all, it was much too big. Zobaczcie, tata dał mi sweterek, tak, jakiś na urodziny, ale na mnie, tak, ale na mnie, ale on... Coś tam na mnie był zbyt duży. Nie będzie chodziło o to, że co, nie pasował, tak? I które z tych wyrazów to nie pasować? Tutaj, słuchajcie, jeszcze jest jedna rzecz, którą musicie zrobić. Oprócz tego, że trzeba dopasować właściwy wyraz do zdania, tak? To jeszcze musicie popatrzeć i użyć go w, tak jak w tym przypadku pierwszym, w właściwym czasie, tak? Zobaczcie, gave me, tak? Tutaj. To słówko, ten czasownik naprowadza Was na jakiś czas. Gave me, tak? Gave, tak? Czas przeszły, tak? Więc tutaj też by trzeba było... to macie jeszcze jedno słówko, które Was naprowadza na czas przeszły. Więc całe zdanie to też musiało być w czasie przeszłym, tak? No właśnie.
Takie wyzwanie dla Was. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzicie. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś wątpliwości, zachęcam Was do kontaktu ze mną, dobrze? Nie spoczywajcie nie poddawajcie się tak łatwo. Szukajcie, pracujcie. Pamiętajcie, że zawsze możecie się do mnie zwrócić i z chęcią Wam pomogę. I zadanie 11. Słuchajcie, tutaj jeszcze mamy kilka słówek takich związanych z usługami. Co prawda, tutaj są zawody, ale. Jakieś it's too long, you can't see your eyes, you should get it cut before school starts again. Czyli gdzie powinno się pójść, tak, żeby zobaczcie, można było you can't see your eyes, tak, coś nie widzisz oczu. Powinieneś cut it, tak? Before the school starts, tak? Co można obciąć, żeby te oczy było widać? No, chodzi o włosy i o jakiś tutaj, jakąś usługę, z której można skorzystać, tak? Trzeba pójść do hairdressers. Ok? Tak trzeba wykonać te zadanka i o to Was proszę. Macie trochę czasu, do poniedziałku jest go dużo, więc wierzę, że sobie z tym poradzicie. Okej, to wszystko. Dziękuję. Bye bye.